Zostaw. Hejo! Hello! Cześć! Chociaż ja, jak ja to zawsze mówię, są idiotoodporne, no nie? No. Rzuciłeś na tatusia paluszek pilot. To pewnie bolało, wiesz? Albo telefon, co zrzucił? Pilot. Ale tak żyję, że nie mam bardzo złamanego. No co ty, pilotem? To chyba strasznie kijowo... Kijowo trafił. Trzeba przeprosić tatusia. Mikołaj to zrobił tatuś niechcąco, wiesz? Zrób tatusia bilet. Rzuciłeś mi na palec pilota. I bardzo mnie boli palec. Tak. Boli tatusia palec, wiesz? Spadł ci pilot na paluszek tatusia i jego boli. Trzeba bardzo uważać na innych, tak? My na ciebie uważamy, żeby nic ci nie zabolało, wiesz? Wracamy do robienia bajgli. Prawdopodobnie złamałem palec. No chyba tak. O, tak mnie boli już długo, że już chyba ponad pół godziny, więc to nie jest uderzenie zwykłe. Nasz pilot jest bardzo ciężki i bardzo duży i ostry w jednym momencie i akurat tak niefortunnie trafił. I boli. No, ale my bierzemy się za bajgle, a myślę, że Mikołaj z Martusią zjedzą sobie po kawałku ciasta. Tak? Ciasto? Nie wiem, no nie wiem, czy z tym nie jechać na jakieś pogotowie. Ale po co? Co mi to da? A jak ktoś złamie rękę, to po co jedzie na pogotowie? No, żeby założyć gips, a ja nie, chcę, ja nie założę teraz gipsu sobie na stopę. Po co mi gips na palec? Wolę sobie go, nie wiem... Po to, żeby mieć odszkodowanie. Odszkodowanie... To jest 200 zł na przykład. To jest uszczerbek 1%. Interes życia. O, no tak, no to odszkodowanie to mnie tak trochę zainteresowało. A, widzisz, jak już płacimy miesiąc, na szczęście od 3 lat nic się nie stało, więc... Na razie żyję, nie płaczę, choć mógłbym. No, płaczę. Troszkę jedzę, płaczę. Czy ze złamanym palcem stopy trzeba jechać do szpitala? Jeśli podejrzewasz, że masz złamany palec u nogi, zawsze powinieneś zgłosić się do lekarza. Tylko jeśli jest z przemieszczeniem, to trzeba unieruchamiać. No. Rzadko stosuje się gips przy palcu stopy. Zazwyczaj wystarczy oszczędzanie kończyny i noszenie szerszego buta. Zawsze mam większy but w zanadrzu. Aż mnie zabolało bardziej. Ty się nie śmiej, mały złoczyńco. Kto by pomyślał, że można sobie taką krzywdę pilotem od telewizora narobić? Mi się wydaje, że mam złamany na samym koniuszku. To tam nie ma znaczenia. Tam stłuczony. Ty jest stłuczony. Złamany! To jest na pogotowie i coś z tego mnie! Ale się boję koło was chodzić. Muszę jakiegoś buta ubrać, bo normalnie... Ale pamiętaj, byle był szerszy. Byle był szerszy. Mamy jakiegoś... Ej, chłopacki, wy to jak narobicie czegoś, to narobicie. Zawsze mnie to dziwiło, jak ktoś chodzi w butach po domu, bo to bardziej kwestia... W Anglii wiem dlaczego. Nie stanęłam mi. W Anglii wiem dlaczego chodzą w butach. Chcesz się dowiedzieć? Bo ja wiem. Chcę, żebyś trzymała się jakieś pół metra od Krzysia na razie, dopóki nie założy butów. Ja ci to mogę zagwarantować, kochanie. Tego tylko chcę. To wam powiem, dlaczego w Anglii chodzą w butach po domu.
Dobrze mieć kogoś, komu można się wygadać. Bo tam na przykład w tych, jak mieszkają w mieszkaniu, to na przykład cały kompleks ten mieszkaniowy ma część wspólną. No i jakby ona też jest w tych wszystkich wykładzinach i tak dalej i do tej części wspólnej właśnie chodzą w tym i tak to wytłumaczył pewien Anglik. Jak to tłumaczę teraz ja, dalej uważam, że to jest średnio logiczne. Natomiast nie wiem, no u nas zawsze się ściągało buty. Wszyscy, którzy wchodzą, ściągają buty. Jeżeli ktoś nie ściąga butów, a wchodzi, to jest taki u nas wręcz trochę brak szacunku. Dla pracy, dla czystości, dla pani domu i tak dalej. Ale jestem ciekawa, jak to jest u was. Napiszcie też region, bo to taka dość istotna sprawa. Bądź kraj, z którego oglądacie i jaka tam jest kultura i przyzwyczajenia w odniesieniu do tego chodzenia w butach po domu. Z drugiej strony też nie lubię chodzić w kapciach po domu, no nie? Wolę boso. Za to też ludzie się dziwią, że ja chodzę po domu, ale lubię. Postanowiłam postawić na trening, do rytmu hitów lat na przykład 2000. Wyglądam jak te wszystkie babki z tych memów, z tych shortów, które po prostu nie wiedzą, co się dookoła nich dzieje, tylko ja to jestem sama i babka w telewizorze. Tutaj w tym w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Natomiast, no, wracam do mojego treningu. Jak ci idzie, kochani, bajdiel? No, będzie coś z tego. Super! Yo! Przychodzę do was z aktualizacją, poćwiczyłam, powiedzmy, że potańczyłam. Krzyś dzielnie tworzy bajgle. Tak. Zastanawiałem się, czy są dość duże, czy nie za duże. No, przepraszam, nie wiem, kogo nagrywam. I przychodzę do was z aktualizacją tego niefortunnego palca. Dodam wam tutaj zdjęcie, ale tylko dla tych o mocnych nerwach, także jak coś to przewijajcie. 3, 2, 1. Mik. No, powiem wam, że jakoś strasznie niefortunnie Mikołaj zrzucił ten pilot na nogę Krzysia. Najprawdopodobniej zejdzie mu paznokieć. Zobaczymy, czy złamałem złamany palec, czy nie. No, okaże się jutro. Jak nie spuchnie do jutra palec, no to znaczy, że nie ma złamanego. Podobno no. Tylko puchną, jak są złamane. Aha. Albo jak za dużo jesz. Złamany. Złamałem sobie brzuch. Złamałam sobie brzuch, no przepraszam. I proszę się nie śmiać ze mnie. Proszę mi nie mówić, że jestem grupa, bo ja mam brzuch złamany, ja chora jestem. Po prostu w gipsie powinnam leżeć teraz. Dobra, zobaczymy się, jak ogarniemy te bajgle. Ja robię Mikołajowi coś do jedzenia. Mikołaj, jakbyś mógł. Mikołaj, dlaczego założyłeś sobie to coś na siebie? Bo to jest guma, mamy do ćwiczenia. Czy mama może zrobić jeszcze... O. Co nie? Pomarańcze. Nie wiem, o co chodzi z tą gumą, ale dzieci tak mają, że nie wiesz, o co chodzi. I jestem ciekawa, co dziwnego u was dzieciaki robiły, bo Mikołaj nas ostatnio zaskakuje za każdym razem. Taki jest pocieszny, taki jest zabawny, że jak coś się śmiejemy, on też tak haha. Albo jak wiesz, o, bardzo śmieszne, a Mikołaj tak patrzy, haha, nie? I takie, wiecie, małe rzeczy, małe smaczki, ale po prostu rozbrajają nas. Muszę poodkurzać podłogę, bo cały czas obcieram stopą o stopę. Mikołaj, złowiłeś sobie pomarańczkę? Tak! Tu? Zjesz tą pomarańczkę? Jak ją zjesz? A wiesz, że przez to... Aha, ty sok sobie wyciskasz? Mhm. Na odwrót. Z drugiej strony jest pomarańczka. O, widzisz tutaj. Ja nie mogę, no właśnie o tym mówiłam, że on zawsze coś wymyśli. Ostatnio i to jest takie niesamowicie śmieszne. Uwielbiam to, chcę to uwieczniać i chcę o tym pamiętać, bo to jest kochane. Chcesz z tym imieniem? Czy chcesz ze samym zamem? Tym i tym. A jednocześnie? Tak. Bo na tych moich ulubionych jest jedno i drugie. Widzisz? I tak. Nie ma złączenia. I myślisz, że to się nie połączy? Jak urośnie? No to trochę się połączy. Że są połączone zawsze bajle trochę. Ale to będziesz je w końcu gotował, czy nie? Tak.
Masz am. Ten mu nie smakuje. Co? Serek? No. Czemu? Czemu mi go? Trutka kurde z kierunku nie siada w ogóle. Tu daj mi go. Ja go zjem. Okej. Okay. Co, chciałeś to zjeść? Możemy się podzielić. No nie jest dobry. Jest kwaśny. Nie, jest mączny taki. I mączny, o. Mączny, on nie jest aksamitny. Nie. On jest taki z grudami. Tak, ma się wrażenie jak... I te grudy coś... to na pewno... I te grudy... I te... Dziękuję. I te grudy to na pewno nie są druskawki. Tylko to jest jakiś proszek. Woda, 4% maliny i 3% przecier malinowy z zagęszczonego przecieru malinowego. Skrobia modyfikowana. No to no, skrobia. Czyli nie ma tam w ogóle malin? Jaki ile razy kichniesz? Tutaj masz. Co to jest 4% malin? Nie. Co chcesz? Damy piesko. Nie jest taki dobry. No ten nie. Najlepszy to skry jest naturalny, no bez niczego, nie? Wyglądają dobrze. Bardzo. No nie? Wyglądają ciekawie. Kochanie, jak mi zrobisz bajgle, to po prostu lepszego męża... Ja już od zawsze wiem, że lepszego męża nie mogłam mieć, ale z bajglami... Z bajglami to jest wszystko. Chłopie! Chcesz też posypać? To weź troszkę do paluszków. Tutaj tego. Weź do paluszków. No, chwyć, patrz, tak. Tak. No, ty też tak chwyć. Nie, nie, nie jajko. Kolega jest ciężki. Może tu nam będzie łatwiej. Z tego weź. Tak, no, chwyć szczypta. Tak, i sypiemy. Brawo! Jeszcze raz. To, to patrz. No, super. Super! Sam! Jeszcze troszkę. To tam, gdzie jest wolna przestrzeń, tu. O, brawo! Zaraz będziemy sypać kolejnym, tak? Bardzo ładnie! Gotowe, właśnie wyciągłem z piekarnika. Ja chcę zobaczyć. Zobaczymy. Uuu, ale się do... Jej! Ale mogły być większe, spokojnie. Wiesz. One się nie powiększyły. Nie, w ogóle. Bo ja się bałam, że się postykają. One puszczę tylko w górę. I te dziurki nie musiały być takie duże w środku, no nie? Mhm. Tu. Ten jest idealny. To jest idealny no. Bajgiel. Ten, który żeśmy tak... I on jest niegotowany. On jest nie z wody, no. On jest nie z wody. Tak. I ten wyrósł najładniej. Przekładamy, żeby trochę ostygły i rzucasz? Idziemy kąpać Mikołaja. Martuś, testuj, weź sobie tutaj masz tego brzydkiego może i tego tamtego. To jest ten niegotowany. Kurwa, to dobre. Zajebiste wyszło. Moje? Nic bym nie zmieniał. A. Naprawdę wyszły pyszne. Jak tutaj zobaczycie, nie wiem, czy mi to złapie. O. Dzięki temu są takie amerykańskie bajgle, a nie polskie. Aha. Nie są za słodkie. Pyszne. Okej. Okay. Nie zjedz całego. Trzeba spróbować drugi. Bardzo dobra, a spróbuj teraz tego gotowanego. Jestem ciekaw. Spokojnie, daj mi się pozachwycać. Przepraszam, ja jestem zbyt w gorącej wodzie kąpany. Tam masz wodę, chciałbyś sobie przepić. Nie. Nie, wyszło naprawdę dobre. I takie rano, wiesz, bajle, bo to nie jest dużo roboty tak naprawdę, bo te przepisy, które myśmy tam widzieli, że tam gdzieś w lodówce, coś tam, następny dzień. Jezu, jakie dobre. Boże, jakie dobre! Ja myślałam, że nie da się ciebie kochać bardziej, misiu.
A to dwie godziny. A jednak. I tyle zmieniło. Jezus Maria, inaczej na ciebie patrzę teraz. Taka, że aż tak przyjemnie chrupie cały ten bajgiel w ustach, a potem środek ten taki delikatnie słodki, trochę słony. Jakie dobre. Ale chyba dobrze, że spróbowaliśmy zrobić tak i tak, no nie? Bo mamy pewność stuprocentową. Kocham je. Jakie dobre. Nie, to są najlepsze bułki, jakie zrobiliśmy, no nie? Te są najlepsze. Ten wygląda pięknie. Tak, to jest przepiękny bajgiel. Ale tak mówiliśmy, taki otwór jest okej, okay, no nie? One już później nie rosną. Jaka jestem szczęśliwa, Jezus.